Witajcie kryptomaniacy na Crypto Bros. Kolejny ciężki weekend za nami. Bitcoin zamiast lecieć do 47 spada do 37. No niestety ten ruch tutaj, co się na dziennym widzimy, odwróciło do góry. Przez weekend w tym momencie nam się zamieniło w dół. Na szczęście utrzymał się ten poziom 37. Mam nadzieję, że będzie tak dalej i się znowu odwrócimy w górę. No 47 jest ważne, bo 47 może nam sygnalizować nowy rynek byka, 47. Na razie się nie udało, odbiliśmy się w dół, ale będziemy próbować w górę. Jakby tak się uprzeć, to ładnie widać, że mamy wyższy dołek, czyli jako tako jest to pozytywne, nie znaczy, że nie pójdziemy w dół, no akcje w tym momencie nam nie pomagają. Czyli cały czas obserwujemy rynek, no ale to kupujemy sobie. No jeżeli weszliście w ekosystem Fantoma z nami, i farmujecie sobie na Betowenie, no to się cieszycie, bo Betowen praktycznie w ogóle nie spadł. Gdzie na poprzednim dołku Bitcoina spadł do 14 chyba centów, teraz utrzymuje się na najwyższym poziomie od miesięcy, około 90 centów cały czas. Czyli jak farmujecie tokeny Bits, sprzedajecie je, możecie kupować sobie tokeny, które właśnie spadły na wartości. Dzisiaj takim tokenom się przyjrzymy, więc pierwszym tokenem, który chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest to token Symbiosis SIS, który można dostać na Gate.io. No Symbiosis był na CoinList, pamiętajcie, to jest taki AnySwap, czy tam Multichain teraz nazwany, który buduje kolejna drużyna, bardzo dobre wsparcie i jak widzicie strategiczna inwestycja Binance w ten właśnie token. Binance dokładnie to samo zrobił z AnySwap czy tam z Multichain, więc jest to dobra wskazówka, że może coś tu ciekawego być. Oczywiście Multichain, no musimy mieć, Multichain ma bardzo fajny już wolumen, ale coś nowego z małą sumką też można spróbować. I kolejna suma, kolejna informacja w sumie to jest taka, że Kraken CEO mówi, żeby nie trzymać swoich tokenów na giełdach scentralizowanych. Odnosi się tutaj do tego, co się stało w Kanadzie, gdzie Kanada mówi, że może zabrać wasze kryptowaluty, albo może je zamrozić, jak tylko zdecydują, że coś im się nie podoba. Więc Kraken CEO, gdzie sam jest właśnie szefem scentralizowanej giełdy, mówi, żeby tam, na tych giełdach, nie trzymać pieniędzy. Co jest bardzo niespotykane, a co daje do myślenia, bo skoro Kraken CEO mówi, żeby trzymać na giełdach zdecentralizowanych, to na przykład taki Vega protokół jest bardzo niski. Takie DYDX jest teraz bardzo nisko. Więc trzymamy sobie swoje kryptowaluty na swoich portfelach, a możemy dokupować takie spooky swap, możemy dokupować taki Trader Joe, Radium. No bo wiadomo, jeżeli ludzie zaczną ściągać z centralizowanych giełd, to zdecentralizowane będą szale.